kolejny raz przyjdzie nam zdecydować o losach Grudziądza. Wszyscy dobrze wiemy, że każdym budżetem, zarówno tym firmowym, tym domowym, jakże i miasta, należy zarządzać mądrze i skutecznie. Naszą ambicją jest podniesienie rangi Grudziądza na mapie Polski. Podniesienie rangi mieszkańców naszego miasta na mapie Polski i szerzej, ale tylko i wyłącznie, kiedy będzie to dotyczyło wyjazdów na wczasy. Nasze priorytety. Po pierwsze, rozwój gospodarczy. Najważniejsze dla nas są potrzeby mieszkańców i rozwój gospodarczy Grudziądza. Uwzględnienie potrzeb grudziąckiego rynku pracy oraz pracowników, którzy powinni więcej zarabiać. Stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników. Zamierzamy wprowadzić to, co jest potrzebne, bardzo istotne, a przede wszystkim możliwe do zrealizowania. Wprowadzimy ulgi w podatkach dla przedsiębiorców, którzy płacą swoim pracownikom wyższe wynagrodzenie niż najniższa krajowa. Preferencyjne warunki obowiązywać będą zarówno dla istniejących już firm, jak także tych, które dopiero w Grudziądzu zaistnieją. Będziemy pomagać absolwentom i osobom podejmującym inicjatywę budowania swoich firm. Będziemy dążyć do zniesienia opłat w strefie płatnego parkowania w obrębie Starówki wzdłuż Starego Miasta jako dobrego miejsca do funkcjonowania handlu, usług, rozrywki, gastronomii, a także turystyki. Powołamy, podkreślam, prężnie działającą Społeczną Radę Gospodarczą Grudziądza celem obligatoryjnego zasięgania opinii przy podejmowaniu tak bardzo istotnych spraw dla miasta. Stworzymy opłacalne warunki lokowania firm, między innymi grudziąckich firm, w strefie ekonomicznej. Ochrona środowiska i infrastruktura to również bardzo ważny element życia w mieście. Wykorzystywać będziemy fundusze europejskie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, między innymi związanych z ekologią, niską emisją spalin i wieloma innymi. Odpowiedzialne zarządzanie mieszkaniami komunalnymi ze szczególną dbałością o sprawy lokatorów. Lokatorzy są bardziej ważni niż, nazwałabym to bardzo, bardzo delikatnie, niż tylko mury. Tam jest ich dorobek życia. W związku z tym to właśnie lokatorów otoczymy największą troską i wielką pomocą. Systematyczne prowadzenie remontów dróg, ciągów pieszych i rowerowych, powstawanie nowych, bezpiecznych placów zabaw, troska o bogactwo ekologiczno-przyrodnicze miasta, ujęcie rodzinnych
ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego Grudziądza jako właśnie ogrodów działkowych, nie tylko jako terenów zielonych. Podniesienie standardu czystości w mieście, wyznaczenie miejsca pochówku dla zwierząt na obrzeżach miasta. To tylko niektóre punkty, które uznajemy za bardzo ważne. Proszę Państwa, edukacja to podstawa zarówno rozwoju miasta, jak i jego mieszkańców oraz najlepsza inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Dlatego zmniejszymy liczbę osób w klasach, w szczególności w klasach ponadgimnazjalnych. Nie można nauczyć w klasie żadnego ucznia, która liczy 38 osób. Zdecydowanie więcej wprowadzę bezpłatnych godzin z przedmiotów egzaminacyjnych. Dotacje dla szkół w przeliczeniu na każdego ucznia, na zakup nagród, biletów wstępu, na organizację wycieczek, by nie wychowywać dzieci w poczuciu dysproporcji społecznych, a w szczególności nie sprawiać kłopotu tym, którzy mają mniej pieniędzy w własnym budżecie. Ten element jest bardzo ważny w wychowaniu, w nauczaniu. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rozwijającego się rynku pracy. Wiemy, jak bardzo technika posuwa się do przodu. Trudno jest wyposażyć na bieżąco wszystkie pracownie. Ale można, proszę Państwa, współpracować z zakładami pracy, by młodzież tam mogła odbywać swoje praktyki. Skorzystanie z programu rządowego celem utworzenia przedszkoli przyzakładowych, między innymi wzdłuż szosy toruńskiej, tam gdzie kilka tysięcy pracuje pracowników, nie tylko z Grudziądza, ale również spoza. Rozmawiając z pracownikami w wielu tych zakładach pracy, kobiety podkreślały bardzo stanowczo: brakuje nam przedszkola, żłobka, ponieważ my nie możemy spiąć czasowo często zmian i godzin pracy. Tu musi być bardziej indywidualne podejście. Ten sam problem dostrzegamy wśród pracowników szpitala. To jest największy, proszę Państwa, zakład pracy. I tam przy szpitalu wybudujemy przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Z całą stanowczością podkreślam, że Grudziądz nie będzie się rozwijał, jeśli nie postawimy na szkolnictwo wyższe w Grudziądzu. Rozwój szkolnictwa wyższego, a w szczególności kierunków technicznych, tak bardzo potrzebnych w naszym mieście, po których pracownicy zarabiają więcej. Podjęcie niezwłocznej współpracy z Collegium Medicum celem kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych. Wiemy, że potrzebni są pracownicy w naszej służbie zdrowia. I trudno wyobrazić sobie, że pełniąc tak bardzo odpowiedzialny zawód, kiedy trzeba służyć ludziom, ratować ich życie, trzeba myśleć o tym, że wyjeżdża się jutro, bądź nawet dzisiaj po zejściu z dyżuru, na studia do Bydgoszczy i do innych miast. Winni jesteśmy, jako mieszkańcy, właśnie takie rozwiązanie tym pracownikom.
proszę Państwa, w naturalny sposób przechodzę do zdrowia mieszkańców, do zdrowia nas wszystkich. Zacznę od tego, że zaproponuję bezpłatny parking przy szpitalu. Proszę Państwa, mieszkańcy płacą podatki i mieszkańcy mają prawo wymagać. Pierwszym punktem ustawy o samorządzie terytorialnym jest zaspokojenie potrzeb społecznych. A czymże jest ta potrzeba? Właśnie potrzebą społeczną. Tam nikt nie przebywa dla przyjemności. Tam nie można martwić się, że nie mam drobnych pieniędzy przy sobie. Kiedy jedziemy z kimś bliskim na SOR, kiedy matka musi zostać z dzieckiem na noc i po prostu, jeśli chciałaby zapłacić za ten parking, to się nie wypłaci. Przysłowiowo, proszę Państwa, to się po prostu ludziom należy. Wdrożymy program naprawczy, który jest niezwykle potrzebny, patrząc na obecną kondycję szpitala. Podniesiemy poziom dostępności usług medycznych i godnego traktowania pacjenta. Wykorzystamy potencjał wód geotermalnych służący poprawie zdrowia mieszkańców przyjezdnych poprzez dofinansowanie do wykupienia, właściwie dofinansowanie, może to jest właściwe słowo, ale ja powiem bardziej dosadnie. Stać nas jako miasto, by wykupić świadczenia rehabilitacyjne dla osób, które nie mogą czekać kilka miesięcy na zabiegi. W związku z tym zawsze zapytam mieszkańców, czy zgodzą się pieniądze, które będziemy mieli do dyspozycji w naszym budżecie. Na co je wydam? Będę prosiła o zgodę, żeby wydać je w znaczącej części na potrzeby naszych mieszkańców. Sprawy społeczne są naprawdę integralną częścią tego, o czym mówiłam, ale jeszcze kilka przykładów, jeśli Państwo pozwolicie. Pomoc osobom niepełnosprawnym w każdej sferze życia, między innymi, może przede wszystkim, w zdobyciu zatrudnienia, w organizowaniu im czasu wolnego, w rehabilitacji i faktycznej likwidacji barier architektonicznych. Powołam Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą i obsługą administracyjną i prawną, w którym również będzie funkcjonował Uniwersytet dla Seniorów. Nie może być tak w dobie XXI wieku, żeby ludzie, których łączy pasja, których łączą wspólne sprawy, często troski i zmartwienia, którzy chcą działać dla naszego miasta, są często niezwykłymi twórcami, nie mają się gdzie spotkać, muszą organizować często swoje spotkania w kawiarni. To dobrze, ale nie wtedy, kiedy trzeba decydować o tym, co będziemy robić w naszej organizacji. Na takie kurtuazje jak najbardziej kawiarnie, muzeum, teatr, biblioteka, ale na podstawowe funkcjonowanie zasługują na swoje miejsce, na swoje biuro, na swoją salę konferencyjną i na tą obsługę administracyjno-prawną. Oni nie muszą szukać, kto napisze im projekt, kto im pomoże. Dodatkową korzyścią tego będzie to,
że będą mogli wspólnie wnioskować o wiele projektów, a także otrzymywać na nie godne dofinansowanie. Kolejna bardzo ważna dla nas wszystkich sprawa. Obejmiemy kartą rodziny wszystkie dzieci i młodzież bez względu na status materialny rodziców. W takich samych warunkach korzystać z instytucji miejskich. Będę przekonywała również do tego innych, ażeby poszli moim śladem. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi, których głos doradczy będzie miał znaczący wpływ na podejmowanie decyzji społecznych i pracowniczych. Niejednokrotnie Państwo zwracacie się z prośbą do swoich przewodniczących w organizacjach. Pomóż. A oni często nie mają żadnego narzędzia. Dlatego ja będę z nimi rozwiązywać problemy, będę doradzać i będę służyć pomocą. Będę dążyła do niższych kosztów utrzymania mieszkań, ponieważ znaczący procent to cena wody, ciepła i wywozu nieczystości. Proszę Państwa, nie tylko życiem społecznym, sprawami gospodarczymi żyją mieszkańcy naszego miasta. Oni również, może my również wszyscy, potrzebujemy naprawdę wysokiego poziomu świadczeń z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Mieszkańcy chcą aktywnie wypoczywać i to jest bardzo widoczne i bardzo się z tego cieszymy. Będziemy rozwijać funkcje turystyczne Starówki, Cytadeli, Rzeki Wisły, Jeziora Rudnickiego i Tarpińskiego. Przygotujemy Las Rudnicki do potrzeb czynnego wypoczynku. Powstaną ścieżki rekreacyjne i wiele innych ciekawych miejsc. Podniesiemy estetykę i funkcjonalność miejsc rekreacji w naszym mieście. Podniesiemy rangę turystyczną Grudziądza na mapie Polski. Konieczne jest wybudowanie boiska typu Orlik w Owczarkach oraz sali gimnastycznej w Niszku. Biorę aż oddech przed tym, zanim to wymawiam. Ileż daremnych prób podejmowanych, ile składanych obietnic mieszkańcom i dalej nic. Ja to zrobię. Proszę Państwa, będziemy wspierać kluby sportowe oraz wszystkie dyscypliny sportu, a przede wszystkim mistrzów regionu, kraju i Europy. Mamy takich wielu w Grudziądzu. Będziemy przeznaczali większe środki jako dotacje do sportu uprawianego przez dzieci, młodzież, a w szczególności uczniowskie kluby sportowe. Będziemy pomagać w organizacji różnorodnych imprez kulturalnych. Będziemy wspierać rozwój instytucji kultury poprzez wzbogacanie kalendarza imprez. Będziemy promować lokalnych twórców i artystów. Grudziądz naprawdę ma się czym pochwalić. Ma wspaniałych ludzi. Przeznaczymy większe środki
na wydarzenia inicjowane przez organizacje społeczne. Będziemy uhonorowywać i eksponować ludzi zasłużonych dla Grudziądza na pewno wtedy, kiedy jest największe święto miasta, urodziny Grudziądza. Przejdę do zarządzania i samorządności. Chcę podkreślić, że na preferencje dla mieszkańców, którzy płacą składki i mają prawo przede wszystkim wymagać od osób, które decydują o wielu sprawach w mieście. Mam na myśli tutaj prezydenta, pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych instytucji. Gwarantuję Państwu codzienne dyżury prezydenta dla mieszkańców, gdyż ich sprawy nie mogą czekać tydzień, dwa, miesiąc albo dłużej. Na przykład natychmiastowe obniżenie zawyżonej opłaty za wywóz nieczystości. Bezpłatną obsługę prawną w sprawach administracyjnych dla mieszkańców w Urzędzie Miejskim. Proszę Państwa, żeby rozpocząć swoją sprawę, często względy finansowe nie pozwalają mieszkańcom dochodzić swoich praw. Nikt nie jest nieomylny. Otrzymują, jak udowadniają sądy, pozytywne rozstrzygnięcia dla swoich spraw, ale nie słyszą przepraszam. Zresztą my postawimy na to, ażeby nikt nie musiał skarżyć się na prezydenta, ponieważ tak będę współpracowała z mieszkańcami, żeby oni wiedzieli, że ich sprawy są traktowane bardzo poważnie, z niezwykłą starannością, dokładnością i bez względu na porę zawsze będę pomocna i zawsze będę blisko ludzi. Właśnie na osiedlu, w szkole, gdzie będę pełniła dyżury, wraz z pracownikami. Nie zawsze mieszkańcy mogą wybrać się do prezydenta, ponieważ czas im na to nie pozwala. Systematyczne konsultacje społeczne, obiecuję Państwu, w sprawach strategicznych dla rozwoju miasta, a przede wszystkim w inwestycjach finansowanych ze środków europejskich. Dlaczego? Dlatego, że potrzebny jest wkład własny i to należy w szczególności skonsultować z mieszkańcami. Czy stać nas będzie na taką czy inną inwestycję? Nie można prowadzić, przynajmniej nie wyobrażam sobie tego, żeby inwestycja była powodem do tego, że powstają wielkie dramaty ludzkie. Będę rzetelnie informowała mieszkańców o stanie finansów miasta i perspektywach budżetowych. Każdy budżet jest skonsultowany z radnymi, będzie musiał być skonsultowany z mieszkańcami. Wprowadzę
przejrzyste zasady wyłaniania kandydatów na stanowiska w Urzędzie Miejskim i w podległych jednostkach. Proszę Państwa, mogłabym przytaczać tu wiele innych przykładów, ale chciałabym, żebyśmy wspólnie po skończonych prezentacjach porozmawiali jeszcze. Dlatego, kończąc to swoje skromne wystąpienie przed Państwem, jednego jestem pewna, że mogę zagwarantować, że będę rządzić mądrze, skutecznie, z korzyścią dla ludzi, zawsze z ludźmi, a przede wszystkim za zgodą mieszkańców Grudziądza. Dziękuję.